witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zrobimy małą przerwę od tematów gliny, DIY, ogólnie tematów około rynkodzielniczych, bo w końcu przyszedł marzec. Bardzo się cieszę na ten miesiąc, na nadchodzącą wiosnę, bo to oznacza, że w końcu coś mogę więcej porobić w mojej domowej dżungli niż tylko ją podlewać i patrzeć, czy znowu jakiś kwiatek mi nie umiera. Dzisiaj w końcu będę mogła poprzesadzać parę moich okazów, uporządkować je bardziej, ale także pokażę Wam kilka roślin, które w ciągu ostatniego miesiąca dołączyły do mojej kolekcji. Więc jeżeli ten temat Was interesuje, bardzo serdecznie Was zapraszam. Dobra, to zacznijmy właśnie na początek może od tych okazów, zanim jeszcze się ubrudzę cała w ziemi i w podłożu ogólnie. Będzie brudno na pewno. Więc zacznijmy najpierw od tej czystszej części, czyli pokażę Wam rośliny, które dołączyły do mojej kolekcji w ciągu ostatniego miesiąca lub po prostu rośliny, których jeszcze mogliście nie widzieć od mojego ostatniego vloga. A właściwie filmu roślinnego. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, a macie ochotę, to będzie on tutaj podlinkowany na górze oraz w opisie filmu, więc gorąco Was zachęcam do nadrobienia. No to zacznijmy od początku. Co prawda to będzie roślina, która nie pojawiła się w ciągu ostatniego miesiąca, tak jak zapowiedziałam, ale bardzo chcę Wam się nią pochwalić, bo jest to mój prezent urodzinowy. Urodziny miałam pod koniec października. Dostałam tę roślinę od mojego przyjaciela i bardzo mocno się cieszę. Mówię to oczywiście o tym gruboszu, który jest tutaj ze mną. Nie wiem, ile ten okaz może mieć lat. Jak dojrzały jest. U mnie nie ma nawet jeszcze roku, u mnie jest pół roku, ale jestem nim zachwycona, bo bardzo dużo nowych odnóżek wypuścił. Ogólnie z gruboszami miałam takie raczej doświadczenie, że mi umierały, więc tym bardziej się cieszę, że ten jest ze mną pół roku i on rośnie, a nie umiera, także jestem bardzo zadowolona. Rzeczywiście stosuję tę zasadę, nie przejmuję się nim, zapominam o nim, podlewam go rzeczywiście jak mi się to przypomni, więc to jest jakieś raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, w zimę to było jeszcze rzadziej. Po prostu patrzę, jak się zachowuje, czy jest taki bardziej oklapły, turgor traci, czy może jednak jest nadal sprężysty i lepiej się od niego odczepić. Skoro rośnie, znaczy, że się sprawdza. Dosłownie kilka dni temu do mojej kolekcji dołączyły dwa nowe Epipremnum. Dokładnie tutaj Golden Potos i Enjoy. Z Enjoy nie miałam jeszcze nigdy do czynienia, więc jestem bardzo ciekawa. Właśnie dzisiaj będziemy go przesadzać z tego kubeczka, bo jednak no do doniczki. Natomiast Golden Potos już miałam. Mogliście go widzieć na moim ostatnim wcześniej filmie z roślinami. Jednak no niestety popełniłam kilka błędów pielęgnacyjnych i umarł. Więc tym bardziej się cieszę, że udało mi się kupić od hodowcy. Zobaczcie, jaki on ma piękny liść, ten duży. Oh, świetnie jest. Więc tak, udało mi się kupić i mam nadzieję, że tym razem będzie żył. Niedawno do mojej kolekcji dołączyła również trzykrotka. Nie wiem, czy to jest nanuk, czy to jest jeszcze jakaś inna. Nanuka ma chyba zbyt cienkie listki, ale nie jestem pewna. W każdym razie jest bardzo ładna i tak jak widzicie, jest ogromna. Wyczaiłam ją na grupie roślinnej i po prostu kobietka chciała się jej pozbyć, bo ucięła trochę swojej, więc wzięłam, wymieniłam się za czekoladę i mam. I to na pewno, z tym na pewno się podzielę z moją siostrą, bo jak zobaczyła, to bardzo jej się spodobało. W mojej kolekcji w ostatnim czasie dołączyła również nowa choja. Jest to sadzonka, którą próbuję ukorzenić. Mam nadzieję, że mi się uda. O ile dobrze pamiętam, to jest choja tricolor. Jeżeli się pomylę, to mnie wyprowadźcie z błędu, bo dopiero próbuję się uczyć niektórych nazw, których po prostu roślin jeszcze nie miałam. Więc tak, dostałam tę choję również z wymiany i wymieniłam się za moją doniczkę. I tutaj właśnie taki mały przerywnik. Jeżeli jeszcze nie znacie moich doniczek, to są po prostu glinianki i niedługo ruszam z ich sprzedażą w ramach działalności nierejestrowanej, więc jeżeli jesteście zainteresowani zakupem tego typu osłonki, bo to są właściwie osłonki, nie doniczki, bardzo serdecznie Was zachęcam. Wkrótce zdradzę więcej szczegółów, bo tworzy się dedykowana strona. To reklama. Dosłownie w tym tygodniu dołączyło do mojej kolekcji
pierwsze filodendrony. Nie miałam wcześniej filodendronów w kolekcji i bardzo jestem mocno podekscytowana tym, że coś do tej kolekcji właśnie z tego gatunku jeszcze do mnie dołączyło. I mam tutaj dwa okazy, które się będą ukorzeniać i to jest Red Emerald, o ile dobrze pamiętam. Teraz patrzę. I Silver Sword Hastatum, o ile dobrze pamiętam. Mówię, jeżeli się mylę w nazwach, jak najbardziej mnie poprawiacie. Ja bardzo chętnie się nauczę. Tyle co po prostu udało mi się dowiedzieć z mojego researchu, to jest właśnie jakiś luk. Ale zobaczcie ten liść. I tutaj będzie drugi. Jest genialny. Po prostu jak zobaczyłam od razu. Red Emerald tak naprawdę nie planowałam, ale jestem ciekawa, jak będzie rósł, bo jestem podobna. Tak jak czytałam, to właśnie gdy wypuszczam nowe liście, to one są takie karmazynowe. Nie mogę się doczekać, aż tylko jeszcze musi się ukorzenić, wiadomo. Natomiast gdy zobaczyłam to od razu, a jako, że to było od tej samej pani, od której kupiłam te sadzonki, no to wybór był oczywisty. Zresztą to jest ta sama pani, od której kupowałam Epipremium, także będę stałą wywalcą chyba. I jeżeli jeszcze chodzi o taką nowość rzeczywiście w mojej kolekcji, to w końcu mam Scindapsusa. To jest roślina, która właśnie w przeciwieństwie do pozostałych nie jest z drugiej ręki, nie jest sadzonką kupioną od hodowcy, tylko kupiłam ją już w sklepie z roślinami, dokładnie w Jungle. Jeżeli Jungle Boogie, uwielbiam ich kanał i bardzo mocno wam polecam, świetnie opowiadają o roślinach, więc gdy przyszedł czas właśnie taki, że można było coś zamówić, a dokładnie ten kwiat jest prezentem dla mnie, ta roślina jest dla mnie prezentem, ponieważ dostałam ją od mojej siostry. Moja siostra po prostu powiedziała, kup co chcesz, więc kupiłam. Więc kupiłam rzeczywiście Scindapsusa i jest piękny. Mój Scindapsus jest cudowny, ale niestety wymaga przesadzenia, bo mimo że naprawdę obsługa Jungla świetnie zapakowała tę roślinę, naprawdę świetnie, chyba mistrzowsko. Były naklejki na opakowaniu, w którą stronę powinno, że tam jest delikatne rzeczy, że tędy do góry. Mimo to kurier, który dostarczał, prawdopodobnie i tak postawił moją paczkę do góry nogami, przez co niestety bardzo dużo ziemi się wysypało, ale nie szkodzi. Przesadzę ją i będzie dobrze. Jakie to jest cudne. No dobra, to są chyba takie najważniejsze nowości w ostatnim czasie, którymi bym się chciała jakoś mocno pochwalić. Więc teraz zabieramy się za przesadzanie. Jesteśmy już na stanowisku przesadzania. Mogę troszkę minimalnie hałasować, ponieważ siedzę na papierze, żeby nie poprócić. Co ważne, zazwyczaj przesadzam swoje rośliny w kuchni, bo tam są kafelki. Tym razem jednak z przyczyn logistycznych postanowiłam zrobić to w swojej pracowni. Dlatego dodatkowe zabezpieczenie jest jak najbardziej okej. Okay. No to co ja dzisiaj będę tutaj działać? Chciałabym też posadzić w końcu tę dziczałą peperomię. Mogliście widzieć ją na filmiku z doniczką, jednak coś dziwnego się w pewnym momencie wydarzyło. Ona po prostu wypadła z doniczki i okazało się, że nie ma w ogóle korzeni, chociaż wcześniej je miała. Więc od tamtej pory ją ukorzeniam. No mówię, troszeczkę przez to zdziczała, ale już teraz ma super system korzeniowy, więc dzisiaj pójdzie już do doniczki z ziemią. Także mam nadzieję, że już będzie jej lepiej. Możesz też posadzić do ziemi moją monsterę Monkey Mask Adansonii, bo może by się przydało, ale może jeszcze dam jej trochę czasu, bo w sumie te korzenie niby już są spore, ale może jeszcze za małe. No chciałabym posadzić właśnie tego malucha, którego dostałam w gratisie razem z hojami. Chciałabym zagęścić swoją trzykrotkę, bo na razie ma tutaj tylko dwa takie pędy, a tu mam kolejne, więc to też sobie zagęszczę. Tego dużego Scindapsusa to na pewno chcę przesadzić tę moją małą monsterę, którą wyhodowałam z dwóch listków dosłownie i ona robi się coraz większa, więc czas ją przesadzić i dać jej podporę, bo chcę jej dać podporę z palika kokosowego. I chcę przesadzić choję, moją dużą choję, bo okej, ona super rośnie, wypuściła bardzo dużo listków w ciągu ubiegłego roku, ale jest w doniczce bez odpływu, co
nie jest zbyt mądrym rozwiązaniem, a nie wiem w sumie czemu tak to posadziłam. No ale tak wyszło, więc, więc na pewno to ona musi znaleźć nową sobie doniczkę. Chcę przesadzić Kalatę, z którą nadal się nie dogaduję, ale może jak jej dam lepszą ziemię i po prostu lepsze stanowisko i to może w końcu się dogadamy ze sobą. I chciałabym jeszcze połączyć ze sobą moje dwa syngonium. Także chyba jedna fajna duża roślina. To się zabieram do roboty. Obowiązkowo oczywiście oczywistością oczywistością jest dla mnie, żeby wziąć rękawiczki. To też wynika z tego, że aktualnie mam trochę pokaleczone dłonie, więc tym bardziej przyda mi się ochrona. I jeszcze będzie mi na pewno potrzebny łopatka moja, ulubiona, najlepsza do podłoża. Oczywiście komponenty ziemi, mam tutaj keramzy, mam tutaj... nie lecę. Mam tutaj oczywiście perlit i mam podłoża. No i to najróżniejsze. Między innymi mam bigos. Bigosu nie robiłam sama, kupiłam go w specjalistycznym sklepie u mnie w mojej miejscowości, więc bigos się na pewno przyda. W przypadku niektórych roślin właśnie wypełniacze mam i mam oczywiście jeszcze takie podstawowe podłoża, które poleciła mi właśnie pani w tym samym sklepie. Mam oczywiście jeszcze też, jak ja mówiłam, paliki kokosowe w dwóch rozmiarach, ale jeden pójdzie dopiero do mojego epiprenum złocistego, ale na niego dzisiaj go nie będę jeszcze robiła, bo wynika to z tego, że po prostu chcę połączyć dwie duże sadzonki ze sobą, że dwie duże rośliny ze sobą, tylko że jedną troszeczkę odwodniłam niechcący. Więc muszę poczekać, aż nabierze turgoru i wtedy je ze sobą połączę, więc biorę się do pracy. Thank you.
dostałam kilka kwiatów, ale między innymi teraz się biorę za tego gagatka nowego. Zobaczymy, co w korzeniach piszczy. A potem Calathea. O, taka kolejność. No i tak wygląda pobojowisko. Po placu boju. Ale to wszystko, te wszystkie rośliny, co tutaj widzicie, to udało mi się przesadzić. Więc, no i jeszcze tutaj, jeszcze Stindapsus. Za chwilę Wam pokażę, jak to mniej więcej wszystko wygląda. No i to są gagatki, które dzisiaj przesadziłam. Tak jak Wam mówiłam, tutaj Monstera Deliciosa, moja malutka wyhodowana z dwóch listków. Co prawda po drodze straciła trzy, dostała teraz palik i mam nadzieję, że na razie jej wystarczy. Na razie jest taka oklepnięta, no ale wiadomo, potem będzie jej lepiej. Tutaj stoposłania dostała tylko troszeczkę na wierzch podłoża. Postanowiłam jednak posadzić tą ciętą Monsterę Monkey Mask do podłoża. Trzykrotka. Epiprenum M-Joy, Epiprenum Golden Pothos. Tutaj, proszę wyostrzyć. Tutaj Stindapsus na razie został ten posadzony. Tutaj ta biedna peperomia zdziczała lekko. Mam nadzieję, że już teraz będzie jej dobrze. Calathea, z którą dogadać się nie mogę, no ale teraz dostała dużo lepsze podłoże niż miała wcześniej. Mam nadzieję, że to wystarczy. Przesadzone Stindapsus. Posadzona w dwie Syngonium. No i Hoja. Już w podłożu takim bardziej pod epifity. Także tak to wygląda. I pięknie, prawda? Piękny po prostu ten. I teraz trzeba to posprzątać. I za chwilę spotykamy się ponownie. Mam nadzieję, że taka bardziej vlogowa forma filmu Wam się spodobała. Jeszcze chciałabym podkreślić, że jeżeli chodzi o hodowlę roślin, jestem amatorem hobbystą, więc całą wiedzę czerpię tylko od osób mądrzejszych ode mnie, których wszystkie te osoby podlinkuję Wam w opisie filmu. I jednocześnie wiem, że mogłam popełnić parę błędów, więc jeżeli rzeczywiście coś takiego wyłapiecie, dajcie mi znać, bo wiadomo, że chcę, żeby moim roślinom było jak najlepiej. Jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie mi łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Kliknijcie ikonkę dzwoneczka, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi filmikami. No i widzimy się w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, życzę Wam jeszcze miłego weekendu i przyjemnego następnego tygodnia. Na razie, pa!